Homilia wygłoszona w niedzielę 13 lipca 2014 roku w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ballyhooly w Irlandii. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Naleciały ptaki i wydziebały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabierą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnią się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serca tego ludu i uszy ich stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwie oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Dobrze się składa z rządzeniem Bożej Opatrzności, że w tą niedzielę jesteśmy w małej wiosce, tutaj na południu Irlandii, w County Cork, w miejscu, gdzie właśnie kwitnie rolnictwo. Ja pamiętam, jak przyjechałem tutaj kiedyś, mieszkając tu przez 9 miesięcy i pracując, tu czułem się trochę innej Irlandii, bo mieszkałem wcześniej jako kleryk w Dublinie, no i tam znałem tą Irlandię bardzo taką, prawda, nowoczesną, też ideologicznie nowoczesną, i później jako ksiądz moja pierwsza placówka była właśnie tutaj w Ballyhooly, w tym malutkim kościele, i też uczyłem się zupełnie innej Irlandii, też bardzo prostej Irlandii, byłem przygotowany na zupełnie inne sytuacje, trudniejsze, i zacząłem rozumieć właśnie zupełnie inną naturę tutejszych ludzi, którzy w dużej części wciąż żyją z rolnictwa.
Tutaj dalej, jakbyście pojechali, są pola uprawne ziemniaków i innych, prawda, rzeczy, czy też dużo z tej trzody chlewnej, czy bardziej krów. I dobrze się składa, że w tym miejscu właśnie, na tej malutkiej wioseczce słyszymy nowe te odniesienia Pana Boga do natury. Pierwsze, księga proroka Izajasza, w której Bóg porównuje właśnie swoje dawanie do zjawisk naturalnych, do ulewy, do śniegu. Oczywiście śnieg w kulturze prawda, Ziemi Świętej nie był czymś takim zjawiskiem częstym. Ale tutaj również Pan Bóg mówi o tym ciągłym dawaniu, Bóg, który ciągle daje. Można powiedzieć, że w Irlandii porównanie do deszczu i tej dobroci Pana Boga jest bardzo adekwatne, bo ciągle daje, ciągle spada. Dlatego ten kraj jest taki zielony. I mamy przypowieść o siewcy. Ciekawe, że Pan Bóg, Pan Jezus używa tego symbolu przy ludziach, którzy przyszli nad jezioro. Można powiedzieć, że to jest bardzo logiczne. Ja pamiętam nawet, jak byłem dzieckiem, ja słuchałem tej przypowieści, była dla mnie zawsze taka jasna. No wiadomo, niektórzy tam są owocni, inni nie, i tam te ciernie. Jakoś nie stanowiła ta przypowieść logicznie dla mnie problemu. Ale też modląc się trochę nad tym słowem, tym razem zwróciłem taką uwagę na takie słowo, które się tutaj pojawia. I to też jest ciekawe, że jest to nam dana to sprawa jeden przy świętej też dla specyficznej grupy. To nie ma tutaj duszpasterstwa polskiego. Wszyscy przyjechaliśmy, a spotykamy się na katechezach. Bo Pan Jezus mówi o pierwszej osobie i mówi tak. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Jak bardzo ważne jest, żeby rozumieć przekaz Pana Boga. Rozumieć, czyli zaakceptować go świadomie. Nie być tylko pod wpływem jakiejś emocji, czy jakichś uniesień tylko duchowych, żeby zrozumieć, co Pan Bóg chce czynić, jakie jest Jego działanie. I zauważcie, później, kiedy Pan Jezus mówi o tym, którzy wydają owoce, właśnie mówi, posiane w końcu na ziemię żyzną, oznacza tego, kto słucha słowa, ale wszyscy oni słuchali słowa i rozumie je. Taki człowiek wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Zrozumienie, świadomość tego, czym jest działanie Pana Boga, czym jest powołanie chrześcijańskie, jest bardzo, bardzo istotne. I nie chodzi tu tylko o intelektualne zrozumienie, bo można być religioznawcą, chrześcijaństwa i znać to wszystko, ale nigdy to nie będzie częścią mnie. Ale ten, kto słucha słowa, jest właśnie częścią tej rzeczywistości, ale także ją pojmuje, duchowo pojmuje. Ten człowiek nie musi być wykształcony, nie musi być bardzo oczytany, ale jednak pojmuje, co Pan Bóg chce czynić. I tego też również się tutaj uczyłem z rozmów z ludźmi, bardzo prostymi ludźmi, którzy jednak mają bardzo głęboką wiarę. I muszę powiedzieć, że wdzięczny jestem Panu Bogu, że moje kapłaństwo w ogóle tak naprawdę zacząłem od takiej wioseczki. Przyjechał kiedyś tutaj do mnie mój znajomy ksiądz z Polski, taki zaangażowany w ewangelizację, i tak trochę był zdziwiony. Mówi, tam pracowałeś, miałeś pracować w mediach i tak dalej, tutaj na wsi wylądowałeś, możesz realizować swoje charyzmaty. Wtedy nie mogłem, ale to ja mówię, nie, bardzo się cieszę, że jestem w takim prostym miejscu, ucząc się prostoty Pana Boga również, że Pan Bóg, który przychodzi w tej pokorze. Ale jeszcze jeden element chciałbym zwrócić tutaj uwagę. Słowo jest bardzo bogate i można by tych elementów dotykać za wiele, ale chcę jeszcze zwrócić na jeden element z tej przypowieści. Na tą samą końcówkę, że jeden wydaje plon 30-krotny, drugi wydaje plon 60-krotny, a inny 100-krotny, że Pan Bóg zna możliwości każdego człowieka i dla każdego człowieka podchodzi indywidualnie. Nie każdy musi wydawać taki sam owoc. Nie każdy musi osiągać taką samą liczbę, nawet nie każdy osiąga taką samą, nie wiem, świętość. Pan Bóg do każdego człowieka pochodzi personalnie, ale też jest cierpliwy.
i ciągle daje, tak jak właśnie Izajasz nam mówi. Ciągle daje i ciągle czeka. Ciągle daje i ciągle czeka. Pan Bóg, który nigdy się nie nuży, nigdy nie mówi dość. Jak długo żyjemy, Pan Bóg nigdy nie powie człowiekowi dość. Zawsze będzie do niego wychodził. Zawsze będzie dawał mu łaskę, zawsze będzie cierpliwy do niego. Prowadził go przez rzeczywistość życia, aby go doprowadzić do tej owocności. Słowa o Królestwie, czyli o tej rzeczywistości Pana Boga. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś dał nam rozumienie Słowa, abyś dał nam rozumienie działania Pana Boga w naszym życiu, abyś uczynił nasze życie owocnym. Amen.